Jakub Maciejewski, Telewizja w Polsce, program W Centrum Wydarzeń. Politycy koalicji rządzącej wiją się jak mogą w swoim stosunku do zapory na wschodniej granicy. Przed państwem posłanka Koalicji Obywatelskiej Marta Wcisło. Krytykowaliśmy tą zaporę głównie z jednego powodu. Ale pani mówi o murze. Zaraz być może o murze, ale pytałem o to, czy Donald Tusk powinien dziś przyznać, że się pomylił w 2021 roku z oceną sytuacji na granicy. Proszę pytać Donalda Tuska. Ja nie będę cenzurować mojego przewodniczącego i mówić, co ma robić, co nie. Ja mogę wyrazić swoje zdanie. W mojej ocenie sytuacja na granicy wschodniej jest bardzo poważna. W tym 2021 poważna nie była? Również była poważna. Absolutnie tutaj nie podlega to kwestii. Czy przyjęcie paktu migracyjnego oznacza, że Polska również będzie musiała w ramach relokacji przyjąć przybyszy z Bliskiego Wschodu albo z Afryki Północnej? Do tego w ciekawy sposób odniósł się prezes Jarosław Kaczyński. Nawiązując do wypowiedzi premiera Francji, w wypowiedzi medialnej, w wywiadzie premier Francji mówił właśnie, że... No, posłuchajmy prezesa Kaczyńskiego, jak to komentuje. Donald Tusk został, użyję tutaj potocznego określenia, wsypany przez prezydenta Francji. Bardzo młodego polityka, może dlatego jeszcze nie do końca doświadczonego i stąd mówiącego szczerze. Otóż on powiedział szczerze, myśmy zmusili kraje Europy, jak to on określił, wschodniej, do tego, by przyjęły pakt imigracyjny. Co to oznacza? To oznacza, że będziemy musieli przyjmować dziesiątki tysięcy, co rok dziesiątki tysięcy nielegalnych imigrantów i że w przeciwnym wypadku będziemy musieli płacić. Ale jeżeli zostanie przez Komisję Europejską ogłoszony stan nadzwyczajny, to nie będziemy mogli już płacić, będziemy musieli przyjmować. A przy jakimś mocniejszym nacisku na granice Europy tego rodzaju stan nadzwyczajny jest bardzo prawdopodobny. A z nami w studiu poseł Prawa i Sprawiedliwości Daniel Milewski. Witam, panie pośle. Dzień dobry państwu, witam serdecznie. Czy będziemy musieli przyjmować imigrantów, jeśli w pakcie migracyjnym jest uwzględnione, że kraje, które były już obciążone tą falą migracyjną, mogą być zwolnione z tego obowiązku? Słyszeliśmy tę wypowiedź pana prezesa Kaczyńskiego, który odwoływał się do francuskiego premiera Attala, który no, rzeczywiście wsypał Donalda Tuska, ponieważ francuski premier powiedział, że w rozmowie, czy zdaje sobie pan sprawę, że udało nam się skłonić ich, kraje Europy Wschodniej, w tym Polskę, do podpisania porozumienia, które mówi: albo przyjmiecie imigrantów, jak Francja, Hiszpania czy Włochy, albo będziecie płacić. Więc te opowieści, bajki, kłamstwa Donalda Tuska, które dla nas były oczywiste od samego początku, no teraz wychodzą na jaw, są potwierdzane przez polityków zachodniej Europy. Oczywiście to jest taki bardzo silny głos, ponieważ głos szefa rządu jednego z państw południa Europy. Medialna, ale to mnóstwo... Pan jest prawnikiem, panie pośle, to jeszcze nie sankcjonuje potężnej decyzji relokacji dziesiątek tysięcy imigrantów rocznie do Polski to, że jakiś polityk francuski palnął coś przed kamerami. No ja się jednak obawiam, że doświadczenie nas uczy, że jeżeli chodzi o działania w ramach Unii Europejskiej, to po pierwsze ten francuski interes będzie zawsze, jeśli ten układ się nie zmieni, europejski, a o tym za chwilę, to zawsze ten interes francuski będzie na pierwszym miejscu. I ja tylko przypomnę, że dopóki był rząd Prawa i Sprawiedliwości, na Radzie Europejskiej premier Mateusz Morawiecki zawsze blokował wszelkie decyzje związane z przyjmowaniem paktu migracyjnego. Przecież to... A to nawet jeszcze w 2015 roku. Pamiętamy tę atmosferę wyborów w roku 2015. Wtedy pani premier Beata Szydło wspólnie z innymi premierami, ale jako liderka tego ruchu doprowadziła do zablokowania tych pierwszych decyzji i one później przez te wszystkie lata wracały. I no, drodzy państwo, 13 grudnia premierem zostaje Donald Tusk i on następnego dnia, wsiadając do samolotu, leci na Radę Europejską i nie sprzeciwia się temu. Co więcej, nie zaskarżają tego do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, co jest polską racją stanu. Zatem no, pokornie chylą głowę, gdzieś tam udając w Polsce, że wszystko jest pod kontrolą, ale doskonale wiemy, że te rozwiązania są dla nas szkodliwe. My musimy bronić polskich granic, my musimy bronić polskiego bezpieczeństwa. To było no, podstawowym założeniem, kiedy w Polsce rządziło Prawo i Sprawiedliwość. To oczywiście było podpiłowywane różnymi medialnymi wrzutkami, jak całe to kłamstwo wizowe. Widzimy przecież... A pan jest członkiem komisji, która to bada. No, jako wiceprzewodniczący tej komisji ja już na naszym pierwszym spotkaniu nazwałem to kłamstwem wizowym. To miało tylko podważyć zaufanie Polaków. Przecież opowiadali, no, setki tysięcy Tusk, imigrantów. Politycy Platformy opowiadali o tym. Doskonale wiemy, że to jest nieprawda. I ten wątek właśnie mieszania kwestii wizowych, które przypomnę, jakby do nich nie dochodziło, zawsze były legalnymi decyzjami niezależnych konsulów. Można badać wszelkie wątki, co tam po drodze się w jakichś kilkudziesięciu czy kilkuset przypadkach mogło wydarzyć. Natomiast przede wszystkim to nie stanowiło najmniejszego zagrożenia dla polskiego bezpieczeństwa, ponieważ na końcu to konsul, Straż Graniczna i tak dalej weryfikowali to wszystko inaczej niż w przypadku nielegalnych migrantów, którzy do Polski przyjeżdżają. No, w sensie chcą się dostać chociażby przez naszą wschodnią granicę, tę granicę z Białorusią. Słyszeliśmy tą kuriozalną wypowiedź jednej z posłanek Platformy, zresztą jej to nawet nie ma co specjalnie komentować. Oni dzisiaj złodziej mówi krzyk łapać złodzieja. Wiemy, tak, że majowy sprzeciw rządu Donalda Tuska przeciwko paktowi migracyjnemu nie miał znaczenia. Kiedy mieli prawo głosu, faktycznie to zablokować nie skorzystali, a teraz mogli sobie demonstrować, że są przeciw, bo nie mieli de facto na to wpływu. Ale panie pośle, jak pan szacuje, w przypadku, gdy nadejdzie moment już relokacji imigrantów i nagle Bruksela zapomni o tym, że przyjęliśmy, no, teraz obecnie 1 milion uchodźców z Ukrainy znajduje się w Polsce, będzie to wymazane, to na co się zgodzi rząd Donalda Tuska? Czy na przyjęcie imigrantów, czy na tą słynne 20 000 euro za jednego imigranta wpłacone do Brukseli? Przede wszystkim to, jak tak dobrze policzymy, to tych 1000 euro się zrobi 40, jeśli ten system... A to jest rocznie czy jednorazowo? System będzie wybierany. A w przypadku no, tego pierwszego pytania, które pan postawił, czyli tego, co zostanie wybrane, Donald Tusk zrobi to, co będą mu kazali zrobić jego brukselscy mocodawcy. Ja nie mam co do tego najmniejszych wątpliwości. I my po to teraz w tych wyborach do Parlamentu Europejskiego kandydujemy z bardzo silnym przesłaniem blokowania paktu migracyjnego, ponieważ w Europie może dojść do historycznej zmiany, że ta prawicowa, konserwatywna większość, część w Parlamencie Europejskim, współpracując z większością, doprowadzi do tego, żeby dalej te rozwiązania blokować. Jedyne miejsce, w które można relokować nielegalnych migrantów, są państwa ich pochodzenia. My zawsze mówiliśmy o tym, że owszem, trzeba wspierać osoby z obszarów wojennych, ale wspierać ich także na miejscu. W przypadku ukraińskim, zgodnie z prawem międzynarodowym, mieliśmy obowiązek przyjmowania uchodźców wojennych. Ale na pewno nie może być tak, że będzie to wpływało negatywnie na nasze poczucie bezpieczeństwa. My widzimy, co dzieje się w państwach zachodniej Europy. I te środki finansowe, niezależnie od tego, czy będą, jakby, jak często trzeba to płacić, czy jak dużo osób trzeba przyjmować, to wejście, jakiekolwiek wejście w ten system spowoduje, że tak jak zaznaczył prezes Kaczyński na nagraniu, które przed chwilą słyszeliśmy, w momencie kryzysowym, a o to niełatwo, o to jakby nie, że o to bardzo łatwo, tak? O to nie trudno, żeby władze europejskie pokusiły się o taki nawet pozorne, wykorzystując jakiś przypadek w którymś z państw europejskich, wprowadzić taki stan i zmusić nie tyle do tych nakładów finansowych, co do fizycznego przyjmowania tych osób w Polsce. No właśnie, ale jak to miałoby wyglądać w praktyce? To jest dla mnie zupełnie niezrozumiałe. Mamy relokację, czyli mamy migrantów we Włoszech, we Francji, w Hiszpanii, te kraje są najbardziej narażone na tą pierwszą pierwszą falę przedostania się przez Morze Śródziemne. I co, przychodzi urzędnik i mówi: 10 tysięcy z was wywozimy do Polski, co pakują ich w autobusy, w pociągi. To jest w ogóle w standardach wolnościowego, demokratycznego Zachodu, to w ogóle się nie mieści taki proceder. No, to, co pan opisuje, przywołuje mi w myślach bardzo ciemne historie, no nie tylko sowieckie, ale bardzo ciemne historie, wydarzenia z historii Europy. To też pokazuje, jaka jest jakie są ich prawdziwe intencje. Że będzie się brało siłowo część ludzi, a jak oni będą chcieli zostać we Francji, a tu mówią Polska. Panie redaktorze, gdyby oni chcieli być w innych państwach, to pewnie by do tych państw, korzystając z różnych metod, docierali. Jak widzimy, tak się nie dzieje. To jest wszystko oczywiście pokłosie polityki herzlich willkommen jeszcze Angeli Merkel, umacnianej przez kolejne państwa. Unia Europejska w tym zakresie sobie nie poradziła. Nie poradziły sobie państwa południa Europy. Mieliśmy taką próbę. Oczywiście jestem głęboko przekonany, że ona wynikała z innych pobudek. Oczywiście mam na myśli to, co działo się na polskiej wschodniej granicy. To był przecież pierwszy etap hybrydowej wojny Putina i Łukaszenki, żeby odwrócić uwagę Europy od tego, co szykowali, jeśli chodzi o Ukrainę. No niemniej my mierzyliśmy się z podobnym problemem i podjęliśmy działania wbrew politykom opozycji natychmiastowe. Gdyby nie rozpoczęta budowa zapory w 2021 roku, no to dziś ten problem byłby dużo gorszy, a wtedy widzieliśmy, jak zachowywali się politycy opozycji ówczesnej, dzisiejsi rządzący, a właśnie jaki to jest chichot losu, ci, którzy dzisiaj no, jak ten diabeł, który w ornat się ubiera i nam przedzwoni, no, ubierają się w piórka wielkich obrońców, wielkich tych, którym zależy na bezpieczeństwie Polski, a przy tych wszystkich decyzjach, które były podejmowane z naszych rządów, sabotowali te działania. W tym wywiadzie z panią z Platformy, który był przytoczony, tam była wcześniej był też taki fragment, w którym ona mówi o jakichś wątkach przetargowych. Oni to mówili wtedy, tak? No tak, trzeba było czekać 4 miesiące na to, aż ktoś, albo jeszcze, już wiemy, jak wyglądają takie procedury. Po to są specjalne ścieżki w kluczowych momentach, żeby z nich korzystać i działać skutecznie. Jeżeli chodzi o obronę Rzeczypospolitej, także obronę polskich granic, my kierowaliśmy się zasadą skuteczności. I zapora jest takim elementem. I widzimy dzisiaj, te próby przedostawania się do Polski nadal mają miejsce, więc te działania ze strony Putina i Łukaszenki nie ustały. I co więcej, te działania, które były podejmowane z naszej strony po to, żeby wyjść naprzeciw temu problemowi, dzisiaj są, a były wtedy tak krytykowane przez polityków Platformy, dzisiaj są przez nich kontynuowane. Więc ta partia hipokryzji, partia pełna hipokrytów, całe to środowisko, które tworzy dzisiejszy rząd, no tylko wystawia świadectwo o sobie i na dobrą sprawę, zarówno w kontekście europejskim, jak i tym, doskonale widzimy, że chodziło tylko o to, żeby zmienić rząd, żeby premierem nie był Mateusz Morawiecki, po to, żeby mógł być premier, który będzie sterowany z innych stolic Europy. O to chodziło też na wschodzie, o to chodziło w Polsce i w Brukseli. Także moim i państwa gościem był poseł Prawa i Sprawiedliwości Daniel Milewski. Dziękuję, panie pośle. W wyborach do Parlamentu Europejskiego, ostatni w województwie mazowieckim, oczywiście na liście Prawa i Sprawiedliwości. Dziękuję bardzo. Mazowieckim. Dziękujemy też państwu. Zachęcam do pozostania z nami. Wracamy za chwilę.